Shut your ugly trap! Come here! Cześć, siemaneczko, jestem Bartul, 13 materiał, zaczynamy z Evil West, rozdział oczywiście 13. Widzę, że wracamy do Calico. So glad to see you back. All cried out from daddy's funeral. Made peace with the fact that you never told him how much you loved him. Oh, wait. You didn't do any of that, because William isn't dead. Instead, you and your band of grade-A chuckle fucks let the leader of America's goddamn vampire hunting agency turn into a goddamn vampire! Mr. Secretary, sir, if it weren't for Director Rentier, we never would have found Felicity and... Isn't that just fuckity great? Then I can assume you've got her severed head hidden behind your wiry dead ferret of a frame! Secretary Harrow! Dr. Blackwell, I can't believe I'm saying this. But as of right now, you are the fucking director of the soon-to-be-renamed Rentier Institute, with all the perks and privileges entitled therein. But for now, I want you to lock these sons of bitches up for high treason. And after that, you're gonna squeeze every bit of vital information out of the tick that's currently inhabiting the carcass of William Rentier. And once you're done, apply your own damn protocols and put a bullet in its head like you should have done days ago. Are you having some sort of female moment? I fucking want this fucking done right fucking now! You allow me to present a counter-proposal. You leave Calico right now and never come back, you lying, sweaty, lecherous, potty-mouthed, flatulent, ugly mustache creep! You ungrateful swine! You sure you want to dance that dance? President Cleveland will know all about this right here. We're having dinner after a sweet-ass musical premiere none of you were invited to because you don't matter! Jesus, I thought I'd shit myself. Amelia, that was... potty mouth? I'm about 90% adrenaline right now, Jesse, so maybe you save your critiques for when my legs stop shaking. Right now, you should go see your father. Gdzie na filmie mamy inny strój, podczas gry mamy inny strój. Gra, widzę, nie bierze to pod uwagę. A taka drobnostka, ale to też według mnie powinno być poprawione. Mamy strój ducha, a jak widzicie, ten biały, a nie ten czerwony standardowy strój, który jest od początku gry. No, no i cóż, dobra, wracamy tutaj do kryjówki. Kolejna kasiura. After all the hard work she put building this place up from scratch. Looked like she earned Rentier's respect the way she put that asshole in his place. That's because Rentier respects balls, and now he knows who has the biggest set west of the Mississippi. Zobaczmy. Wiedza. Rozdział 13. Starzy przyjaciele. 24 sztuki złota, skrzynia 1 i 4 dokumenty. Dobra, zanim tam oczywiście wyjdziemy, to jeszcze tutaj sobie pochodzę, posprawdzam, czy nie ma... Tu był ojciec nasz, przytrzymywany w tym pokoju. Widzę, że go zabrali. To znaczy, on już tutaj od dłuższego czasu nie przybywa. No, widzę, że tu chyba nie ma nic więcej. Jedna sztuka hajsu. Schowek. Aż się prosi, żeby coś tam wepchać. Kuźwa, to nie ten guzik. Ej, no kuźwa, co? Co on robi? Czego nie mogę tego aktywować? Ej, którym się... Ej, co się porobiło? Nie mogę aktywować tego. Użyj... Nun zero. No to czego to nie działa?
Aha. Oj, czekajcie, wiecie co, jest jedna rzecz spieprzona. Cholera. Bo mamy teraz ustawione matko. Ojojoj. Dlatego nie mogłem z tego korzystać. Bo mamy NU0, użyj unik, a tutaj mamy... czekajcie, tryb przeładowania, obrzyn, kopnięcie... Nie, chyba nie. Coś mi się popierdziło, no nic. Zaawansowana inżynieria wsteczna Williama Rentiera, 88, własność kwatery głównej Instytutu Rentiera. It's all my fault. Poor Martin. Don't blame yourself, kid. Nerd. Wynalazca potrzebuje sporej dozy wyobraźni oraz sterty śmieci Edison. He was a friend. I promised to get him his gauntlet, but I was so busy I just couldn't get to it. I should have resisted when Mr. Harrow sent him to Dickinson. It should have been me who went, not him. Dobra, zobaczmy tutaj jeszcze, na pokój na górze, bo tam często też coś można znaleźć. Come on, Townsend. Even a grouch like you has to admit it. That stunt Dr. Blackwell pulled was a long time coming. Yeah, I was wrong, okay? War was inevitable. I just wasn't sure about how Rendier was trying to win it, but now... Now we're all part of it. Part of history. That's how legends are born, amigo! Tutaj możemy sobie oczywiście sprawdzić nasz asortyment, nasz arsenał. Proszę, tak to wygląda. Mamy w zasadzie cztery bronie. Momencik, jeszcze właśnie sobie sprawdzimy to. As w rękawicy, to mamy odblokowane. Z blastera korzystałem, z tego nie korzystałem, elektryczna przekąska. Strzelba elektryczna. I mamy tutaj Boom Eternal, dobra. I mamy, nie, nie mamy żadnej skilli. Żadne potwory nowe się nie pojawiły. You should have seen that ugly kisser when I fired his ass with this. Oh, just wait till we all get those gauntlets Virgil's working on. We're gonna win this war in a flash. They're cunning beasts, Davis. We need to watch our backs. Never go alone. Revenge is a dish. Best served hot? Best served when you're still alive. So let's not get dead due to an overabundance of arrogance. dobra, nie widzę tutaj żadnych dokumentów, ale trzy sztuki hajsu zdobyliśmy, więc jeszcze tutaj można rzucić okiem, ale myślę, że więcej chyba nie znajdziemy. Dobra. Czas się brać za misję. Pilnuj wątroby. Chyba. As you can see, the region compound appears to have some unexpected positive side effects. You know, I'm not the most attentive son, but I could have sworn your leg. I feel 20 years younger, Jesse. Get the Panzer wagon ready. You and I are gonna find Felicity, just like the old days. Let's just wait and see how this thing with Harrow's gonna land. Harrow, pa! That two-bit tyrant could command his way out of an Oklahoma outhouse. Yeah. We sure he's all right? Well, from a purely virological standpoint, he should have turned days ago. If we're seeing nothing by now, I guess the compound works. I can hear you, you know. Oh, better than ever. Goodness, you sound like Gravener with all your silly worrying. Where the hell is Edgar? Starzy przyjaciele. When he thought you were dead, Edgar went on something of a revenge ride. He tracked down Chester Morgan, thinking that chatterbox might have some insight on Felicity's whereabouts. I knew that rat son of a bitch was too slippery to croak it. According to our sources, nowadays he dabbles in arms trafficking. Got himself a hideout in the mountains. Edgar snuck into the hills with a box of dynamite. If Gravener wants to get himself killed, let him have at it. This freeze is up for the matter at hand.
Like hell it does. Dobra, przeczytamy sobie tutaj tylko jeszcze to. Po udoskonaleniu rękawicy Rentiera, Jesse i Virgil wracają do Calico, ale zamiast ciepłego powitania spotykają sekretarza wojny Harrowa i jego zbirów. Harrow poznał prawdę o stanie zdrowia Williama i chce teraz pozbawić rodzinę Rentierów wszelkich przywilejów z nazwą Instytutu włącznie. Ku zdziwieniu Jesse'ego dr Emilia Blackwell staje w obronie Jesse'ego i przy wszystkich upokarza Harrowa. Harrow odchodzi, poprzysięgając zemstę, a Jesse może wreszcie zobaczyć się z ojcem. Dowiaduje się, że porywczy Edgar, przekonany o śmierci Jesse'ego, postanowił go pomścić w samobójczej misji. Wyruszył na poszukiwania Chestera, który powinien mieć jakieś informacje na temat Felicity. Jesse rusza na pomoc przyjacielowi w zdradzieckie góry, gdzie Chester znalazł bezpieczną kryjówkę. Dobra, aż 24 sztuki. Tutaj widzę, że jest schowana jedna skrzynia. Z trochę z tej strzelby jeszcze powalczymy, bo patrzyłem na Steamie, tu mamy 82 zabójstwa. Czekajcie, tam jeszcze jakiś dokument. And then it all went down the shitter. I'm tired of putting my neck on the line for them. I barely made it out of that gathering alive, thanks to those piss-drinking rentiers and their crusade. But fuck them, fuck DeBano, and fuck his devious brat. I'm out. Gotta stay low for a while and take care of myself for a change. Szkoda, że tego nie można popchać, żeby to spadło. Dobra, tutaj chyba tyle. O kurde, arena. Here come Chester's boys. Kurde, jakie twardziele. No nie no. A czekajcie, bo on leczy. Zapomniałem. No to on leczy. Najpierw trzeba tego skurczycona rozwalić. No ładuj! Mamy baterię. Czekajcie, bo mam to przecież. To jest naprawdę niezłe. No szkuźwa, no nie wierzę. Jak pierdziu. Będzie leczył, tutaj jest szkoda walczyć z tymi na razie.
Mamy tutaj trójeczkę. Nie, się wszyscy tutaj zgrupują. Trójeczka. Dwójeczka. Przemień tą broń, cholera. Nie ma co tutaj się bardzo... Ładuj. W sumie to niepotrzebnie tak aktywowałem, ale dobra. Kurde, taka walka ciężka, ja ci pierdzielę. Brakuje tej grze takiej bardziej tej grafiki ostrości, nie? Według mnie takie wszystko jest troszeczkę rozmaziane, chociaż nasza postać jakoś tragicznie źle nie wygląda. Ale tekstury mogły być bardziej takie wyraźne. A właśnie, 4900, tutaj nie mamy żadnych punktów, żeby ulepszyć. Tutaj mamy 4900, więc też na razie za wiele nie naszylejemy. Lepkie bomby, to wolę sobie kupić to. Mamy potrójny ładunek, to fantastyczne jest. Tu mamy jeszcze spieczone na wiór. Podpalenie przeciwnicy po śmierci wybuchają, zadając obrażenia obszarowe każdemu promieniu działania. O, to jest całkiem fajne. Zresztą to też nie jest takie złe. Szybki strzał. Może będzie coś ulepszyć. Wcześniej czy później. Nic z tego nie zrobimy. Jest bateria, fajnie. Kuźwa mać, kolejna arena. Shit. Właśnie wspomnę. A czekajcie, bo ja mogę się leczyć. A nie mam baterii. Nie mam baterii, no tak. No kuźwa, przeładuj tą broń. Ja pierdziu, cały czas mam pusty magazynek. To skurwione, bo jak... robię jakiś przewrót, to oczywiście przeładowywanie broni przepada, nie? Kuźwa mać.
obrażenia są strasznie chujowe. To stracę wszystkie. Baterie. Ja cię pierdzielam. Dobra, że to dużo nie dodajemy, trzeba przyznać. Cik, cyk. I otacz. Nie przeskoczymy. Tutaj widzę, że chyba nic nie ma. Więc spoko. Pytanie teraz, o właśnie. Czy to tu, czy tu? Mamy iść. Nie tędy, ok, czyli to jest ścieżka poboczna, ale tutaj widzę, że chyba nic więcej nie zbierzemy. Czyli wracamy na drugą stronę. Będziemy przez kopalnię albo przez jaskinię przechodzić, coś widzę. Dobra. Wszystkie te umiejętności, jak widzicie, się nie poodnawiały, to one się, już tu mówiłem parę razy, zresztą na pewno też zauważyliście, że one odnawiają się tylko podczas walki. Maybe I can clear this with a bag.
another mine. Okej. Moment, tak, tutaj jest hajs. Teraz pytanie, czy tu idziemy, czy tu idziemy? Need to find a way up. Man out. Tu nie przejdziemy, bo nie ma chyba tego, nie? A, mostu. A tu? Aha, czyli tutaj... O, tam jest skrzynia. Kurde. No skrzynię to ja chcę zebrać. Wiecie co, generalnie chyba się wrócimy jeszcze. A, tędy nie dam rady przejść. A, okej. Okay. Auć. Nie możemy za długo na tym stać. Mamy. System podtrzymywania życia. O, to jest coś, co chyba sobie aktywujemy. Rękawica Rentiera zdobywa umiejętność powolnej regeneracji zdrowia. Potrzeba około 90 sekund do wyleczenia całej obecnej żywotności. Okej, okay, no takie w sumie całkiem. O, tu się coś pojawiło nowego. Odroczenie śmierci, otrzymanie śmiertelnej dawki obrażeń nie powoduje natychmiastowej śmierci, zamiast tego zostajesz przywrócony do akcji z 25% żywotności z 3-sekundowym efektem niewrażliwości na uderzenia oraz najbliższych przeciwników odrzuca od ciebie fala uderzeniowa. Umiejętność nie ulega restartowi aż do czasu prowadzonej do czasu prawdziwej śmierci. Ok, czyli chyba w sumie raz tylko na ten naturę. Tutaj tą skrzynię nam nie zblokowało. To znaczy, no nie zebraliśmy jakiejś tam misji skrzyni. No niestety. Pominąłem. Nie dało się już wrócić. Więc przepadło to. O, mamy kuszę elektryczną. Znaczy bełty elektryczne, dobra. 9000. Elektryczne bełty, które potrafią, które trafią w przeciwników, tworzą między sobą zadające obrażenia powiązania. Wiązania trwają 6 sekund. Całkiem fajne. Ta kusza będzie już naprawdę kozacka. Potem na razie tego nie ulepszam jeszcze, bo nie zdobyłem tutaj maksymalnie chyba tych... Ej, czego? Co jest grane? Nie mogę tutaj zmienić. Tutaj chyba nie zdobyłem jeszcze tych ulepszeń. Elektryczna przekąska. Nie wiem, czy to chodzi w ogóle w skład tego osiągnięcia. Pif, paf. Muszę to obczaić. No czekajcie, bo tu mamy jakieś jedno... A, tu mamy złoto. To może najpierw tu pójdziemy. I lina tu jest jeszcze chyba do zebrania. Pewnie się przyda. Tutaj coś mogło być schowane w tej wodzie. Czekajcie, bo tutaj coś jest. Tutaj coś jest. Skarb. Edgar, ty chujku. Oj, się przyblokowałem.
Cholera cały czas. Wow, jaki headshot. No, tych się ładnie tutaj eliminuje tą strzelbą. Fantastycznie. A skąd te rzeczy mi się cały uzupełniło? Aha, bo skończyliśmy walczyć. Ale wiecie, gość do nas dalej pruje, a ja nie mogę go ściągnąć. Daleko chyba jest, nie damy rady. A no ale strzelba tutaj dała radę. Dała radę z tymi oponentami. Użycie dodatkowe ekstra, dobra. Co ja mu chyba nic nie robię. Niby coś tam zadaje jakieś obrażenia, ale to jakoś tak średnio działa. No właśnie. To chyba tak miało być. O kurwa, ej! Gatling Rentierów. Najcięższa i najbardziej śmiercionośna broń w arsenale Instytutu Rentiera. Potrzebuje chwili, by osiągnąć, co tu pisze? Osiągnąć, chyba osiągnąć optymalną prędkość obrotu luf, jednak raz rozkręconą maszynę śmierci ciężko zatrzymać. 34, aby użyć oraz strzelać. Okej, okay, ludziska, mamy nową broń. No i pięknie, to będziemy mogli nakurwać te... Ło, skrzynia. Te cholerne wampiry. Guess who's got his hands on the biggest stash of guns and ammo since the Civil War? Yes, me. I wonder why I didn't jump into the most American business there is earlier. Especially when the clouds of an all-out war started gathering over our heads. Someone will profit from it, no doubt. Why shouldn't that someone be me? Yours truly, Chester, the weaponry Caesar. Big. Wow, już tam czekają na mnie, widzę. No tutaj można przejść i tutaj można przejść, prawda? Ale my pójdziemy tu, żeby zebrać skrzynię. No w tych skrzyniach jest, jak widzicie, spora ilość gotówki. To nie jest tam 100-200, tylko jest więcej. Tu aż było ponad 500. Tutaj możemy coś zrobić w temacie? Nie. Dobra, zaraz sprawdzimy tą broń, oczywiście. Tylko powiem wam szczerze, tutaj będziemy walczyć z takimi łatwymi przeciwnikami, więc chętnie bym sprawdził jeszcze trochę poszedłbym przy pomocy tej strzelby. A, przebija się jeszcze. Szkoda marnować tyle amunicji, chociaż to nie, jaka amunicja, w tej grze nie ma amunicji. Dobra, wszyscy. Wypróbujemy, nie martwcie się, jeszcze tą broń. No, ja chcę tutaj wbić 90 zabójstw, 30 zabójstw z tym
To jest nazwane tutaj strzelba, ale to jest przecież nie strzelba, tylko to jest, Boże, jak to się nazywa, karabin. Przynajmniej tutaj po tych nabojach tak tu widać, nie? A to znaczy strzelba. Może to jest strzelba, nie wiem. No, może ja się nie znam. Właśnie, jak tam sytuacja? 18:24, to jeszcze trochę, jeszcze 6, jeszcze trochę mapy przed nami. Wo. Bateryjka, fajnie. Z przyjemnością zagram sobie drugi raz. Dlatego, że będę w stanie wtedy odblokować wszystkie umiejętności, wszystkie te tutaj zalety też sobie kupię i ulepszenia, także myślę, że to też troszeczkę wpłynie inaczej na rozgrywkę. Nie wiem, co z tymi tutaj ulepszeniami, czy to jest jakiś DLC, czy na New Game Plus można to odblokować, czy jeszcze to odblokujemy. Nie wiem, nie będę się wypowiadał. One carriage is still intact. Let's see where it went. Znacie powóz Chestera Morgana. Tu widzicie, nie możemy przejść. No szkoda, że tam nie można przejść. Tu też nie można przejść. No to jest troszkę słabe. Edgar's been here, no doubt. No takie coś to, wiecie, w grach 20 lat temu można było stosować. Teraz takie praktyki trochę nie bardzo. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Wow. Myślę, że nie warto tutaj marnować. Dajcie, bo się przyblokowałem, cholera. I teraz... No, badamy czwóreczkę. A, zobaczymy, jak się to... O, dobre obrażenie dodaje. Co prawda tutaj... szybko się kończy ta amunicja, ale i tak, czy siak. Ciężko trafi z karabiną. Jeszcze się skurczy, byk leczy. Piętnasty punkt zaledwie 2000. Dobra, co, trzeba coś nabyć w końcu. Odroczenie śmierci, czy weźmiemy system podtrzymywania życia? Chociaż to nam... Dobra, weźmy ten system podtrzymywania życia. Los śmiercionośny. Lot śmiercionośny, przepraszam. 9400. Co? Ło! Wow. Wokół Gatlingu tworzy się energetyczna zasłona nadająca użytkownikowi absolutną niewrażliwość, póki spust giwery jest wciśnięty. O, fantastycznie. Ale powiem wam, że na razie kupię sobie chyba to. Chociaż ja wiem, czy to... Weźmy ten efekt prętu zniewalającego wydłużony o 20%. Z tego czasami korzystamy. To też jest całkiem fajne. Znaczy fajne, to też chciałbym odblokować. Kuszę sobie może w następnym odcinku ulepszymy, raczej bełt elektryczny. O, tutaj musimy, widzicie, skrzynię otworzyć, żeby zdobyć tą umiejętność. Lepkie bomby. Tutaj też możemy odblokować jeszcze... umiejętność. No naprawdę jest tych umiejętności dużo, naprawdę dużo. Wszystko, żeby odblokować, to nie jesteśmy w stanie zrobić podczas jednego przejścia gry. Także ewidentnie tu jest nastawiona rozgrywka na dwa przejścia. Po to, żeby sobie postać wzmocnić.
na łatwym poziomie, czy to na średnim, a później przejść grę na tym najtrudniejszym i zdobyć osiągnięcie brakujące, nie? A po co tak to dziwnie zrobić? O! A po co to jest tutaj tak postawione? Chyba, że tam trzeba gdzieś strzelić. Patrzcie. Ściana? Już myślałem, że ściana przed nami. What a waste of perfectly good explosives. Next time you go and die like that, you better stay dead. Noted. Co on taki wkurwiony jest? Damn you, Jess. Your horseplay is gonna get me killed one day. Since you hauled your ass all the way down here, how about you make yourself useful? Okay. Whoa. Okej, okay, tu mnie przyniosło, czekajcie. Tu mamy skrzynię, ale moment, żeby tutaj się dostać, to ja tutaj nie wskoczę, nie ma łańcucha żadnego. A tu znowu jest kurczę... No to jak ma tu niby przejść to? Mam strzelić w to, czy jak? Starzy przyjaciel, no jeszcze trzy paczki dolców. Tu coś jest, ale to... Kurde, powiem wam szczerze, że nie za bardzo wiem, co tu mamy zrobić. Ale wróćmy się tutaj jeszcze na chwilę. No tu prawdopodobnie trzeba znowu naładować te... No nic, tutaj nic nie damy radę zrobić. Chyba, że z góry trzeba tam strzelić w tą, ale to co mi to da? Ej, kurde, jaka zagadka. A... Tu jest przejście, dobra. Kaciu, tu ja nie przejdę tutaj tędy, no jak? Jaki shit. O co kama tutaj? Ej, czego to zamknięte? Granaty, jak widzicie, czy tam ładunki wybuchowe nic nam nie robią. No wszystko fajnie, tylko tutaj no... Nie przejdę. O, że mordej. Jakie durne. Może z tej strony trzeba... Ale nie wiem. A tutaj coś jest. Może to najpierw należało właśnie aktywować. Dobra, ja pierdzielę. Łażę, szukam. Okej, dobra. Sprawa się rozwiązała.
Aha, moment, bo tutaj to nie damy rady wejść. Akurat nie powiem wam, chujowo trochę pomysł z tym, z jakimś jakąś barierą szklaną, czy tam, zwał jak zwał, generalnie no, tak średnio. Okej, ja tutaj muszę najpierw, z tego co widzę, jakiś prąd tam zapodać, ale to kurde, może stąd damy radę trafić tam gdzieś, coś. Ja pierdzielę, jakie dziadostwo. Kuźwa jego mać. Mówisz, masz. Zniszcz majak. So you reckon Chester knows where Felicity is? Let's ask him. To jakaś plantacja kukurydzy. Ładnie to, powiem wam szczerze. Aha, jeszcze nie naładowane, dobra, nie mam jeszcze naładowanej. Możemy ewentualnie się to zrobić. Dwójeczka. Dobra. Ładnie. Tutaj na pewno coś jest schowane na bank w tej kukurydzy. Jedna paczka. Kurwa, to koniec ci. Kurde, mnie doskoczę. Aha, zginął. Dobra, zginął. Shit. Aha.
sobie trochę zabus wbiję. Dajemy czwóreczkę. No, jakieś tam obrażenia dodajemy. Może jeszcze jak tą broń ulepszę raz. Może coś z tego będzie. Z całego asortymentu, jaki mamy, bo inaczej jest ciężko. Tylko wiecie co, jak jest jeden ostatni przeciwnik, to zazwyczaj widać, że jest ostatni walczymy, to najlepiej troszeczkę poczekać, przeciągnąć tą walkę po to, żeby te umiejętności się nam uzupełniły. Tak, żeby jak będziemy rozpoczynać kolejną walkę, żeby mieć, wiecie, już wszystko gotowe, a tak trzeba czekać. To będę miał to na uwadze. Nie zwróćcie uwagi, jak to życie się nam regeneruje. 4800 lepkie bomby, no to też jest całkiem fajne. Chociaż te lepkie bomby, nie wiem, czy one zadają większe obrażenia, jak są przylepione. Ciężko powiedzieć, nie? Czekajcie, bo nie zwróciłem uwagi, ile mamy tutaj zebranych tych. Ło, jeszcze jedna paczka gdzieś jest. To pewnie przeoczyłem. Albo jeszcze gdzieś do zdobycia jest. O, jest tutaj, dobra. Ej, możemy to ładować. O. O kurde, to nie wiedziałem, tak to działa. Lokacji. Spróbuję sobie tutaj naładować tą broń. On ucieka tej broni. A jak bliżej podejdzie, to nie ucieka, dobra. Ej, nawet nie wiedziałem, że możemy tutaj ładować tej strzelby. Dobra, mamy chyba 100%. Fajnie, wszystko zebrałem. Cieszę się bardzo. Chester, force of habit. What did you want to tell us? I assume you know about the bats carrying the blood of the ancient beasts. Yeah. Like the leeches weren't enough. We need a where, Chester. After Tabano's demise, Andalusia invested in a forlorn train manufacturer, Persephone, located in a secluded area in the middle of nowhere. Perfect breeding grounds for her fluffy little biological bombs. She wants to use those trains to infect the whole country. And she's just rich enough to pull it off. All the money transfers, they come from a bank in Carmine. That's her headquarters. But
But my sources tell me she's using those resources to set up her endgame. Which is? Destabilization. Chaos. She's headed for DC. The capital. Jesus, that little brat is ambitious. For a street rat. Debano picked her ass up out of the gutter, gave her a new name and a new cause, and now she thinks she's queen shit. She's building a fucking army. Why do you even care, Chester? War's good for business, ain't it? She's gone plumb crazy. Making it that much harder for all us simple sanguisuge folk. Turning all those blood bags. Pulling that stunt on your father. Oh, don't you worry about my father, Chess. Loque de la vida. You want some? You what? Please tell me you didn't use the orchid. It doesn't cure a damn thing. It may keep it down for a little, but it always comes back with a vengeance. Bullshit. I saw it with my own eyes. It works. You saw what you wanted to see. But it's gonna happen. All it takes is a drop of blood. No to ładnie. Nasz ojczulek się chyba przymieni i coś mi się wydaje, że będziemy z nim walczyć. Mm-hmm.